Moim gościem na stoisku Rosikon Press na warszawskich targach książki katolickiej jest pan Grzegorz Górny, autor książki La Salette – Objawienie Matki Bożej. Panie Grzegorzu, proszę powiedzieć nam, co czytelnicy znajdą w tej pracy? Objawienie w La Salette zdarzyło się 175 lat temu i właśnie z tej okazji, z okazji tego jubileuszu wyszła ta książka. I co ciekawe, było to pierwsze objawienie w historii Kościoła, którego adresatami była dwójka niepiśmiennych dzieci, pastuszków. Później tego rodzaju objawień było więcej, chociażby Lourdes czy Fatima. Natomiast było to też pierwsze objawienie, które zostało naukowo przebadane przez specjalną komisję powołaną przez lokalnego biskupa, ordynariusza diecezji Grenoble. I można powiedzieć, że te procedury, które zostały wypracowane podczas badania objawienia w La Salette, zaczęły obowiązywać później przy wszystkich kolejnych badaniach objawień prywatnych przez Kościół w następnym czasie. I to objawienie było też o tyle ważne, że zawierało pewne przesłanie dotyczące nie tylko adresatów bezpośrednich, słów Maryi, czyli dwojga pastuszków, ale także było objawieniem dla całego Kościoła. I dwa pytania moje. Czy nie ten album, ta książka nie wzbudzi przypadkiem kontrowersji z racji na to, że wśród tradycyjnych katolików panuje przekonanie, że objawienia Matki Bożej z La Salette dotyczyły zapowiedzi kryzysu w Kościele katolickim? I czy my mamy obecnie taką sytuację, która pozwoliłaby łączyć to, co się dzieje, z tym, co zapowiadała Matka Boska? Można powiedzieć, że ta duchowość, która rozwinęła się na bazie objawienia w La Salette, w pewnym momencie się rozgałęziła i jedną linię stanowią tak zwani melaniści, czyli mamy na myśli osoby czy też środowiska, które nawiązują do tak zwanego sekretu Melanii. Natomiast drugą grupę, drugie środowisko reprezentuje diecezja Grenoble, zgromadzenie księży saletynów, a także później władze Kościoła katolickiego, które wciągnęły tak zwany sekret Melanii na indeks ksiąg zakazanych, co stało się za pontyfikatu Leona XIII i później było podtrzymywane też za pontyfikatów Piusa X, Piusa XI czy XII. I oczywiście ja przedstawiam w tej książce te dwie różnice interpretacyjne dotyczące objawienia w La Salette, które można dzisiaj spersonalizować w dwóch osobach. Pierwsza to jest ksiądz Jean Stern, saletyn, a druga świętej pamięci ksiądz René Laurentin. I nie chcę spoilerować, ale jeżeli ktoś z Państwa chce się czegoś więcej o tym dowiedzieć, to zachęcam do lektury książki. Czy, bo znając Pana książki, podejrzewam, bo tej jeszcze nie czytałem, że opisuje Pan także cały ten proces uznawania objawienia przez Kościół katolicki za prawdziwe. Czy tak jest? To znaczy, przedstawiam po kolei wszystkie fazy tego procesu dotyczącego La Salette, dlatego że on od początku miał bardzo wielu wpływowych wrogów w Kościele,
łącznie z kardynałem Debonaldem, metropolitą Lyonu, wieloma księżmi. I można powiedzieć, że był czas, kiedy ostoją tego kultu związanego z La Salette były osoby świeckie. Co ciekawe, do czasu wypędzenia zakonników z Francji, to właśnie sanktuarium w La Salette, a nie w Lourdes, było głównym sanktuarium pielgrzymkowym w tym kraju. I dopiero i właśnie po wypędzeniu wszystkich zakonników, w tym także saletynów, ono już nigdy potem nie odzyskało tego znaczenia, jakie miało wcześniej. I w książce też prezentuję to, jak ono stało się pewnym takim ogniskiem katolicyzmu intelektualnego we Francji już na początku XX wieku, kiedy przyciągało wielu pisarzy, intelektualistów i artystów zachwyconych tą duchowością saletyńską i przesłaniem Matki Bożej. Więc staram się w książce koncentrować na różnych wymiarach tego objawienia i jego historii. I tak odchodząc troszeczkę od samej treści książki, ale czy uważa Pan, że my obecnie w Kościele jako katolicy nie mamy pewnego problemu z zbyt entuzjastycznym podchodzeniem do wszystkich objawień? Jeżeli ktoś mówi, że ma objawienia, to od razu ekscytacja i wszyscy to akceptują i w ogóle nie przywiązuje się wagi do właśnie tego katolickiego całego mechanizmu weryfikowania tego, czy te objawienia są prawdziwe, czy nie. Kościół, jeżeli chodzi o weryfikowanie prawdziwości objawień, jest po pierwsze bardzo wstrzemięźliwy, po drugie bardzo surowy, a po trzecie bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o badania. I ten przykład La Salette właśnie pokazuje, jak zostały wypracowane procedury stwierdzania autentyczności danego objawienia. I z jednej strony mamy ten wymiar tego, czy to objawienie było autentyczne w takim, można powiedzieć, wymiarze materialnym, fizycznym. Ale z drugiej strony oczywiście jest pytanie o rozeznawanie duchów, bo możemy mieć do czynienia z wydarzeniami autentycznymi, ale jest pytanie, jaką duchowością one były inspirowane. Jeżeli chodzi o to objawienie w La Salette, to też ważne było badanie duchowego wymiaru tych wydarzeń. I co ciekawe, ono się bardzo mocno różni od innych, dlatego że jest skoncentrowane na łamaniu pierwszych trzech przykazań dekalogu. Że bardzo wiele objawień dotyczy grzechów ludzkości wymierzonych przeciwko innym ludziom. Morderstwa, gwałty, kradzieże i tak dalej. A de facto objawienie w La Salette jest teocentryczne. Ono się koncentruje na łamaniu trzech pierwszych przykazań Bożych i ostrzeżeniem ludzkości, jak poważne może mieć to konsekwencje. Jak ważne są te trzy pierwsze przykazania, które niestety my często dzisiaj lekceważymy. Wydaje mi się, że też na tym polega duża aktualność tego objawienia w czasach dzisiejszych. Bardzo dziękuję i wszystkich zachęcam do lektury książki pana Grzegorza La Salette, objawienie Matki Bożej.